Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light i mieliśmy ostatnio questa z Hansonem, który w sumie zabił swoich ludzi, ponieważ spadł z ucztowania i chciał być cwany, ale mu delikatnie mówiąc nie wyszło. I tak, kochani, ja mam zawsze problem z tym questem, bo nigdy nie wiem gdzie jest trigger, żeby to odpalić. Niestety Kunam nie działa jako iż gramy na poziomie koszmarnym, ale coś mi się kojarzy, że to tutaj było, dyktafon. Jafar, znalazłem resztę jego grupy. Nie żyją. Popełnili samobójstwo. Co? Dlaczego? Co tam się stało? Hanson włączył prąd, aktywując wszystkie zabezpieczenia, po czym spadł i zczezł. Pozostali utknęli na dachu bez żadnej drogi ucieczki. Kiedy skończyły im się zapasy, postanowili się wypisać. Nie mogli dostać się do budynku? Tylko Hanson miał klucz. Chyba nie ufał pozostałym. Nikomu. Szkoda, że oni mu zaufali. Dzięki, że to sprawdziłeś, Crane. Bez odbioru. Wiecie co, tak sobie patrzę na te wszystkie linki, widzisz, oni bez problemu tak naprawdę mogli użyć szmat. No i tak już w sumie umierali, prawda? To jaki problem spróbować po prostu zjechać na tej lince, ewentualnie nawet przejść po tej linie? Ja wiem, że to nie byłoby łatwe, aczkolwiek no, takie nieścisłości są irytujące. To bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo irytujące. Dobra, czy ja mogę zrobić petardy, bo to jest jeszcze dobry pomysł. Bez petard to my tam nic nie zrobimy, a wiem, że tam były... tam było radio Raisa, czy ludzi Raisa. I bardzo chętnie bym to radio podniósł, ale tam był ten wielki... Okej. Zauważyliście, że w sumie chyba jeszcze nie umarliśmy od żadnego zombiaka od upadków chyba już z 5 razy? Nie, przepraszam, chyba raz umarliśmy od zombiaka, ale tylko chyba raz. No, biegnij tam. Biegnij tam. Kochani, mam nadzieję, że będzie to już ostatni odcineczek z serii pobocznych questów i po prostu w następnym odcinku już udamy się do... strefy zero. Może nawet jeszcze w tej spróbuję, ale nic nie obiecuję. Nic, a nic. Nie bierz tego. Bierz petardy. Dobra, spieprzamy. Udaj się do osiedla Gabriela 5. Ani kroku dalej, skurczyny. Bo normalnie ten laserek, czy ta broń to tańczy tango. Laserowe tango. Spróbujmy pułapkę. I lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Tu jest safe zone, niedaleko. Czy my możemy tutaj wejść? Zgubiono pościg, nie możemy tu wejść, niestety. Czyli szukamy dalszego wejścia. A bo to jest kilka budynków nawet. Teraz ja sobie wezmę tą dubeltówkę tutaj. Tu można wejść? Nie można wejść.
Obiecałem, że to gdzieś będzie tutaj. Chyba też nie. Ale może z boku, w tych wejściach bocznych coś będzie. Tutaj na pewno nie ma wejścia bocznego, pewnie już go przeszedłem, delikatnie mówiąc. Skok, 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 cyk, skok, cyk, skok, cyk. No kurde, ile można, ludzie, dajcie mi spokój. Nie ma mnie. Obstawiam, że to jest tu. To się na pewno nie świeci tak po prostu. A jednak się świeciło tak po prostu. Naprawdę? To nie tutaj? To jest głupy ten pościg. O, pokrzyżta, pokrzyżta. Chyba, że... Jeszcze jest na górze. Ale wątpię. Wątpię, że to było na górze. No ale cóż, sprawdźmy. Czerwone drzwi to zazwyczaj zamknięte drzwi. No właśnie. Tutaj komuś skok chyba nie wyszedł. Bo tej skrzyni nawet nie otwieram, bo mi się nie chce już, powiem wam osobiście. Przejdźmy na ten budynek. Bezpiecznie, co tu jest napisane? Three women, two men, or two kids desperately need food. Przykre. Przykre, ale nic wam na to nie pomogę. Bo tam się raczej wejść nie da. Ogólnie czerwone drzwi to zazwyczaj są drzwi, w których się wejść i zrobić nic nie da. To są rzek zombie. Miło, dziękuję. Nie, to było na dole, z tego co pamiętam. Tylko też tak patrzę, wiecie, żeby się znów, kurde, nie zabić. Tak jak ja to potrafię. Tak jak ja to potrafię. Serio mi się wydawało, że to gdzieś było tu. No pewnie, że to było tutaj. Nie wiem, czemu to się nie striggerowało wcześniej. Aj, głupiutka gra. To co, idziemy po Karima. Panie Karim. To jest opuść budynek. Panie Karim, gdzie pan jesteś? Panie Karim, gdzie pan jesteś? Nie, no to my otworzymy. W piwnicy to zawsze jakieś weki. Piwnice to zawsze jakieś weki. Kurde, naprawdę, ta gra się czasem tak ciągnie z tymi questami pobocznymi. O Jezu, nawiedzona paleta. Tak się, kurde, czasem ciągnie. Ja naprawdę uwielbiam tą grę, ale ja jako osoba, która to zna, po prostu, no nie oszukujmy się, robię to po to, żeby to było na kanale, żeby była jakaś podstawka do rozpoczęcia dwójeczki. Dlatego staram się to przejść jak najszybciej i mnie to już poniekąd trochę irytuje. Badaj. Nie dało się otworzyć, nie dało się otworzyć. O, tam zębiaczki sobie latają. Au! No właśnie, po co ci to było? Chłopie, po co ci to było? W ogóle wyszedł również PUBG, który jest w sumie teraz za darmo. Więc też myślałem, czy by na Steamach tego PUBG nie odpalić, wiecie? Tak mnie, kurde, korci. Ja nie jestem dobrym strzelcem, ja wam od razu to mówię. W FPS-ach nigdy najlepszy nie byłem. Bardziej wolałem RPG. I MMO. Poszcz ty w dupsko. Przestań, nie rzucaj. Ja do ciebie rzucam, ja tylko do ciebie strzelam. Dziewięć pocisków. Nie robi się najlepiej. Co ci strzeliło do głowy po tym wyciągnięciu? I tu z kordelasami latają? Ja nie wiem, kurde. Zaczęliśmy zasilanie windy, Karim. Na wszelki wypadek.
Rim. Wiesz, kto idzie ci wpierdzielić? Wiesz? Nie wiesz? To już wiesz. Tam wejścia nie ma. A skoro tam wejścia nie ma, to musimy się dostać do windy. Musimy się dostać do windy. Która jest gdzie? Która jest tu. Otwieramy to. I idziemy po Karimka. Panie Karim. Ono do papy. Ono do papy. Raz. Pyk. I pyk. I co? Poza komu winda? Mamy w ogóle punkty. Poziomu legendy. Niech będzie. Odzyskane zdrowie 10%? Nie, 8%. 10% dopiero w następnym będzie. Ale przydałaby się amunicja, kochani. Przydałaby się amunicja. O, kosmetyki. Zawsze będzie coś na handel. O, ile gazu do zapalniczek. Trzy sztuki całe. Uhuhu. Na bogato. Bogactwo i sława. Karim, wracaj do mnie. Chodź tu. Chodź tu, gnoju. No tutaj się nie da wejść. I on jest gdzieś tutaj. To mi się chyba drogi powieprzyły. Oczywiście, że tak. Jesteś tutaj. Karim, tu Crane. Rzuć broń albo zginiesz. A ty po cholerę się wtrącasz. Ta sprawa cię nie dotyczy. Przykro mi, Karim, ale Errol Asani to teraz mój problem. Pracujesz dla niego? Jesteś głupcem. Byłem jego ochroniarzem, wiesz? Po tym, jak wszystko się spierdoliło i postawili ten mur, dosłownie nas zalali. Ugryzły go w nogę. Zabrałem go do Randala, doktorka ze slumsów, i ucięliśmy ją. Gładziutko. To była nasza jedyna szansa. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmieniłby się. Ale ten sukinsyn nigdy nam nie wybaczył. No to się rozstaliśmy. Więc czemu teraz na niego polujesz? Na początku władze wywoziły wszystkich ważniaków ze strefy kwarantanny. Errol powiedział, że leci po niego helikopter, który zabierze nas wszystkich. Potem go pogryzły, a przez to całe zamieszanie nie udało nam się złapać transportu. Po tym, jak włączyłeś nadajnik, usłyszeliśmy, jak Errol prosi o ewakuację. Kilka dni temu usłyszeliśmy odpowiedź z zewnątrz. Stary Zgred załatwił sobie transport. A ja chcę się na niego załapać. A co z Raizem? Nie obchodzi go, aby ten gość? Gówno go to obchodzi. To moja sprawa. Chcę po prostu wydostać się z Haranu. Na bank stąd nie odlecisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę się stąd wydostać. Jeśli cię znów zobaczę, będę się spodziewał najgorszego. Jak chcesz. Powodzenia, Crane. Będziesz go potrzebować. Karim, Karim, Karim. Dobry, spokojny Karim. Dobra, już Crane, nie skacz. Nie skacz po ścianach jak ten pająk. Teraz dopiero możemy iść. W sumie mogliśmy od razu przejść oczywiście górą, ale gra stwierdziła, że nie. Dobra, wracamy do naszego ważniaka. Panie Errol, mam nadzieję, że nam transport załatwisz i taki fajny game over. Fajnie jakby to właśnie zrobili w ten sposób, że jeżeli zrobisz tego questa, to faktycznie możesz zakończyć grę wcześniej. Chociaż może i to nie miałoby zbytnio sensu faktycznie. Dobra, to nieważne. To jednak nie jest dobry pomysł. Zostały nam dwa questy i 15 minut gry. Znaczy 15 minut odcinka, nie gry. Czy mi się to uda zrobić? Jak będę się tak rozczulał, to nie. Jak będę się tak rozczulał, to nie. Już wstaje dzień powoli. To nie tak, że ja tutaj się staram od nich uciec czy coś, tylko bardziej chcę przyspieszyć tą rozgrywkę, wiecie? Bardziej chcę to przyspieszyć, bo wiem, że inni już praktycznie kończą tę serię. Już będą czekać na dwójeczkę. Mi jeszcze zostało od groma. Znalazłeś ich? Owszem. Opowieść Karima o tym, jak straciłeś nogę, nieco się różni od twojej wersji. A więc rozmawiałeś z nim. Edward miał rację, za dużo gadasz. Zostaw gadanie ludziom takim jak ja, a ja zostawię zabijanie ludziom takim jak ty. Cóż, Karim był moim ochroniarzem. Dopuścił do tego, żebym został ugryziony. Ale specjalnie go za to nie winię. Uratował ci życie. Odrąbując mi nogę?
Tego samego dnia, kiedy zostałem ugryziony, zaczęto zrzucać leki. Rozumiesz? Powiedziałem mu, że zrzuty antyzyny rozpoczną się za kilka godzin. Musieli jedynie zaczekać. Zamiast tego posłuchał tego swojego konowała. Karim mnie trzymał, a ten rzeźnik odciął mi nogę. Teraz uważa, że powinienem go stąd wydostać. Powiedziałem mu, że to nie nastąpi. Trzeba go było zabić. Zostaw zabijanie ludziom takim jak ja. Racja. Mogę cię stąd wydostać, Crane. Podoba mi się tu. Pewno załatwiłeś sobie coś na własną rękę. Cóż, nie uda ci się. Zostałeś ugryziony, widać to po oczach. Nie dasz rady przedostać się przez kwarantannę Enkoru. Przez co? Widzisz? Nawet nie masz pojęcia, co się dzieje w prawdziwym świecie. Wydaje ci się, że kogoś znasz, ale on nie ma powiązań ze światem polityki, a tylko to dzisiaj się liczy. Nie wierzysz mi? To pomyśl o tym jako o asie w rękawie, takim planie awaryjnym. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, w tym mieście sprawy nie zawsze toczą się tak, jak teoretycznie powinny. Jeśli byłbym zainteresowany, co musiałbym zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba namalować odpowiednie znaki na dachu. Nie mamy tu farby, więc będziesz musiał pójść jakieś poszukać. A po drugie, cóż, definitywnie wydostaniesz się stąd w przyjemniejszy sposób, niż się tu dostałeś. No luzik, tylko rozwlekacie te questy. Oj, rozwlekacie te questy, naprawdę rozwlekacie. To mi się już coraz mniej podoba. Mamy naprawdę mało czasu, żeby nadrobić to wszystko. Tylko raz, dwa, trzy. Linka patrzy. A kuku, dzień dobry. Tego questa też nie robię spokojnie. Tego questa również nie lubię. Z racji tego, że trzeba szukać cholernej farby. I przerywamy noc, kurde. Dobra, trudno. Zróbmy to w dzień. Jest chyba farba. Właśnie tu. To nie farba. To nie farba! Kto wymyśla takie questy głupie? No, wymyślę takie głupie questy. Ja wam chyba to potnę, ale wtedy nie wiem, ile będzie odcinek trwał. Ja wam to chyba potnę, ale wtedy nie wiem, ile odcinek będzie trwał. To jest problem. Crane, przestań się tutaj bawić. Farbo, gdzie ty jesteś? Gdzie jest ta farba? Gdzie ona może być? Pani Farbo. Where are you? Tu jest farba chyba. Coś tu jest. Farba raz. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Jeszcze dwie farby. Gdzie one są? Do ciebie użyję, żeby sobie tu wejść. Dobra, przelecimy sobie po każdym piętrze. Gdzie jest ta farba? Kurde, no. Nie lubię takich questów, gdzie trzeba coś szukać. Naprawdę, to jest irytujące. Irytujące jak cholera. Wiem, Crane, ja to zrobiłem specjalnie, nie przejmuj się. Czekajcie, bo jedna chyba jest na górze. Ale żeś się, kurde, przyciągnął. Jedna jest chyba gdzieś tutaj jeszcze. Prawda to czy nieprawda? Czy oszukuję? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu również nie ma, może jednak oszukuję. Jezu, jak mi brakuje tego Q do poszukiwania, bo serio, ja nie wiem dlaczego jest, dobra. Nie wiem dlaczego twórcy stwierdzili, że na koszmarze, ej, to sobie wybrać w sumie z tym szukaniem sam. Jest farba trzecia. Jest trzecia farba. Tylko kurde, latamy w dzień. To mi się nie podoba. Ja wolę noc. Ja wolę noc. Jestem nocnym markiem. Dobra, czy da się tutaj
przespać. Czy da się tu przespać? Gro, można się przespać? Można się przespać. Pośpijmy do nocy. Wiecie co, jeżeli w tym odcinku nie zdążymy tego zrobić, to po prostu do tych questów wrócimy już później. Bo ja też was nie chcę zanudzać tylko i wyłącznie tymi questami pobocznymi. Myślę, że to by było bez sensu. Dobra, namalujmy S-O-R. Nie S-O-R, S-O-S. S-O-R to jest co innego. A raczej tu jest help. Dobra. Co nam powiesz teraz? Dobra, pomalowałem dach. Dobrze. Teraz ostatnia rzecz. W szkole, w szafce na drugim piętrze jest torba. Chciałbym, żebyś mi ją przyniósł. Ponieważ wiem, że ją otworzysz, powiem ci od razu, że jest tam 24 miliony 700 tysięcy dolarów. 1/3 jest twoja. Jeśli zdołasz przynieść tutaj tę torbę. Czemu Edward nie pójdzie? Jest tam zbyt wielu gryzoni. Nie mogę ryzykować jego życia. Bez niego byłbym zupełnie bezbronny. To twoje pieniądze? Większość to depozyty ludzi, którzy już nie są ludźmi. Zabranie tych pieniędzy to nie przestępstwo. A może chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie zabrałeś portfela zabitego zarażonego? Znajdę tę torbę, ale nie wezwiesz ewakuacji, dopóki ci nie powiem. Kiedy przyniosę pieniądze, zabiorę ci radio. To nie do przyjęcia. Ale i tak się zgodzisz, nie masz wyjścia. Jesteś gorszy od Karima. Dobrze, więc niech będzie jak chcesz. Oj, dobra, no to zejdźmy jeszcze tutaj. Czekajcie, bo to było chyba z drugiej strony, tak. To było z drugiej strony. Wejście jest chyba tu. Oczywiście tego też sobie nie odpuszczę. Wchodzimy. Zróbmy to na szybciorka. Mam nadzieję, że to nie będzie dużo tych kurde gryzoni. Ale już słyszę, że będą chyba raczej. Pieroski, kawka, pewno. Czy nas tu nie było wcześniej? Nie, chyba nie. Ogarnij się. Spadaj. Która to szafka? Która to szafka? Która to szafka? O, nie ta. Pusta, oczywiście. O ty gnoju, żeś nas zamknął tutaj? No nieładnie, nieładnie. Przykro mi, Crane. Nie miałem wyboru. Karim mnie ostrzegał, żeby ci nie udać. To nie tak jak myślisz. Oj, przepraszam, przerwałem tekst. Przerwałem tekst jak taka ciapa, no. Dobra, ale skrzynek to takich ja nie odpuszczę. Trudno. Więc, moi drodzy, w następnych odcinkach robimy już main story. Zrobimy main story i tyle, no. Nie wyrobiłem się, mówi się trudno. Tego to ja nie chcę. No my tu mamy, jest Karim. Jak ci mija dzień? Wydawało mi się, że byliśmy dogadani. A mi się wydaje, że teraz dogadamy się lepiej. Ale jeśli chcesz mnie zastrzelić... Może innym razem. Zostawił kilka zabawek. Zamierzałem je zawinąć, ale pomyślałem, że nie, że Crane na nie zasłużył. Niech on je sobie weźmie. Jesteś prawie w porządku, Karim. Prawie.
Do następnego razu. Powodzenia, Karim. Dokładnie. Dobra, zrobił nas z bambuko. Zrobił nas z bambuko, no ale trudno, przynajmniej mamy zrzut. Zawsze to jakiś profit, kurczę, no. Zawsze to jakiś profit, no 3 zrzuty to jest sporo expa. Lary przynajmniej nam też doszły. Dobra, tu jest wszystko, tu jest wszystko. Jeszcze biała skrzyneczka. Może jeszcze zdążymy coś zrobić? To jak co, ale jest to jeden z bardziej opłacalnych questów, wiecie? 3 zrzuty. Expy jeszcze z samego tego faktu, że zrobiliśmy tego questa. Wspaniałe 4, dobra, to weźmiemy. I tak, znać kredki dla dzieci to nam niepotrzebne. Akumulatory z autobusów. Nie wiem, czy zdążę. Nie wiem, czy zdążę. Teoretycznie ostatni taki ważniejszy quest. Teoretycznie ostatni taki właśnie ważniejszy quest, który przydałoby się zrobić. Tolga i Fatim potem nam się przydadzą. No dobra, może się uda, może się uda. Co najwyżej będzie troszeczkę dłuższy ten odcinek. Co najwyżej będzie dłuższy. Au! Czy kurde, naprawdę, jeżeli chodzi o Dying Light'a, ma słabą oglądalność, ale dodatkowo się jeszcze tak długo renderuje. W ogóle odcinki z Dying Light'a mają po 27 giga, jeżeli chodzi o surową jakość. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jest to przerąbane. Która dali. Która dali. Użyjmy jej. I tak, zbieramy, no. Ona jest dosyć krótka. Co do... Co mi się stało? Aha. Spoko, to niby chyba działa, ale teraz mamy pomieszane zmysły. Już chyba nie. Może silniejszy eliksir byłby mniej kłopotliwy. Albo jeszcze bardziej kłopotliwy, nie uważasz? To bardziej mi się wydaje. Dobra. Gorsze jest to, że te ropuchy tu będą. No może ja je powinienem zabijać, a nie okaleczać. Gdzie ona jest? Oż ty gnoju, nie widziałem cię. Użyjmy kamuflażu. Panie ropuch. I pyk. Jeszcze jedno. Wejdźmy do środka. Pyk. To mi się już nie podoba. Ekspy, ekspy. Użyjmy nadal kamuflażu, bo kurczę, jak nam kamuflaż zejdzie, to jest problem. Ciebie żegnamy. Jest akumulatorek. Pyk. Może i się uda? Kurde, może i się uda. Tu już autobusu nie ma, jest jeszcze tu. Ha! Gałgan. Tak, kończą nam się już pewnie zasoby, jeżeli chodzi o kamuflaż, więc go szybko użyjmy ponownie. Tu się wejść nie da. Z drugiej strony chyba też nie. My w tym autobusie już byliśmy. Nie byliśmy. Te ropuchy naprawdę są takie irytujące, mogą ją zabić jednak, wiecie? Mogą ją, kurde, zabić. Dobra, mamy akumulatory, jest git. Lecimy do bliźniaków i kończymy odcineczek chyba. O ile wszystko pójdzie dobrze i z planem. Tak szybko do Inclayta to jeszcze nie przechodziłem. A wierzcie mi, że kilka już podejść miałem.
Dobra, gdzie to było? Gdzie to było to zejście? Kyle, przestań się męczyć. Teraz już masz kolejny poziom zwinności. Na szczęście. O, wilku mowa. I zabraknie już tylko jednego poziomu. Albo dwóch, już nie pamiętam. Nie, dwóch, przepraszam. Dwóch czy jednego? Kurde, nie pamiętam. Co to tak się świeci tutaj? Panie bliźniaki, gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Tu są wasze akumulatory. Sprawdź, czy nie są pogryzione. Świetnie. Nie miałeś trudności z liczeniem? Ile wam jeszcze zostało do końca tego całego projektu? Nie twój interes. Bywaj. Okej. Wszystko pięknie, ładnie. Nocny ognik to nie jest quest, który jakoś tam wymaga od nas nie wiadomo czego. Dobra. Kochani, ale. Ja jeszcze przejdę sobie tutaj. Znaleźć kredki. Poszukam tych kredek jeszcze w tym miejscu. I w razie czego widzimy się w następnym odcinku, nie? Już myślę, że przejdziemy do mainów. Przejdziemy do mainów, bo to już naprawdę jest za wiele. No. No to kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zapraszam was jeszcze raz na Discorda i na stronę spookyshiro.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji co do harmonogramu oraz nowościach na temat kanału. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!